Zdecydowanie wygrywacie. Właściwie rozstrzygacie losy tego meczu już w pierwszej połowie. Chyba wszystko dzisiaj działało. Możesz być zadowolony z postawy swojej drużyny. Zgadza się, potwierdzam. Wszystko wyszło, że tak powiem, po wielu zmianach i kombinacjach, że tak powiem, składowych w końcu znaleźliśmy odpowiednią siódemkę, tak żeby wynik po prostu odzwierciedlał, że tak powiem, naszą postawę na boisku. Tydzień temu polowałeś hat-tricka, w pierwszej połowie Krzysiek cały czas dar się, Sebastian, nie napalaj się, ale w końcu, w końcówce dopiąłeś swego, zdobyłeś bramkę, ciągnie cię do strzelania tych bramek w tym sezonie. Zgadza się zdecydowanie, jednak ta, że tak powiem, o to w tym chodzi tak naprawdę w piłce nożnej, żeby strzelać te bramki, żeby strzelać jak najwięcej tak naprawdę. Gdzieś tam z tyłu głowy mam zawsze tą defensywę, żeby jednak na środku wracać i pomagać w obronie, natomiast strzelanie bramek to jest to, co chcę, że tak powiem, robić. Pierwszy mecz spory falstart, bo dostaliście dość wysoko od kancelarii. Kolejne dwa mecze już dużo lepsze, szczególnie w ofensywie. Była jakaś męska rozmowa, kilka mocnych słów w szatni po tym pierwszym meczu. Skąd się wzięły te dobre efekty? Bo naprawdę jest dobrze. Zgadza się. Po pierwszym meczu, że tak powiem, nasz wynik nie był zadowalający. Natomiast, że tak powiem, w pierwszym meczu też mieliśmy problemy kadrowe. To się gdzieś wyrównało. Od drugiego spotkania już było zdecydowanie lepiej. Już znaleźliśmy, że tak powiem, formę, zgranie. I też, że tak powiem, podstawowa siódemka była na meczu. Awans taki trochę chyba jest zaskoczeniem, bo za sprawą przesunięć, powiedz tak szczerze, baliście się trochę tego, czy podchodziliście się do tego z jakimś dystansem, tego powrotu do drugiej ligi, bo w drugiej lidze już byliście przecież. Zgadza się, dokładnie to też chciałem podkreślić, że byliśmy już na drugim szczeblu rozgrywek Biznes Ligi. Zdecydowanie nie baliśmy się tego kroku, że tak powiem, podjąć i wziąć tą dziką kartę i zagrać w drugiej, na drugiej klasie rozgrywkowej. To też, że tak powiem, było to, że mieliśmy tą paczkę już zgraną, już też wiedzieliśmy, czego się spodziewać po nas, więc zgodziliśmy się i przyjęliśmy to zaproszenie. Czego życzyć, Sebastian, w tym sezonie twojej drużynie? Czego tobie życzyć na ten cały długi jeszcze letni sezon, bo dopiero wystartowaliśmy? Mam nadzieję kolejnych zwycięstw, żeby, że tak powiem, forma pozostała, no i rewanżu z kancelarią.